panu wojewodzie, to jest to, że nie spotkaliśmy na całym Mazowszu jednego przypadku, żeby nie oddziaływał związek zawodowy na sferę związaną z zatrudnieniem na czarno. Tam, gdzie są związki zawodowe, tamten proceder jest znikomy albo w ogóle nie występuje. To jest ważny wkład, że ta rola związków zawodowych jest bardzo istotna. Poza tym państwo jesteście naszym naturalnym partnerem do tego, żeby walczyć z patologiami, które przybierają dziwne formy. Dlaczego, proszę państwa, dziwne formy? Dlatego, że coraz częściej te patologie już sięgają poza granice Rzeczpospolitej. Coraz częściej mamy do czynienia z różnego rodzaju, i powiem państwu, że jest mi smutno jako prawnikowi, z potworami prawnymi, które są jakieś hybrydowe, gdzie już nie zatrzymuje się na etapie umów agencji przeniesienia siedzib kadr gdzieś poza obszar województwa, ale coraz częściej na przykład obowiązki i uprawnienia są cedowane na podmioty zagraniczne. I chciałbym wnieść do dzisiejszego spotkania dużo optymizmu, ale powiem, że jest mi trudno, ponieważ coraz większe wyzwania są stawiane zarówno przed partnerem społecznym, jak i są związki zawodowe, jak i Państwową Inspekcją Pracy. To wymaga innej formy oddziaływania. I uważam, że nadszedł czas, kiedy oddziaływanie Państwowej Inspekcji Pracy musi ulec zmianie. Mamy pierwszą jaskółkę związaną między innymi z zabezpieczeniem roszczeń pracodawcy w postaci weksli. Było to wiele razy wałkowane na komisjach prawnych, na różnego rodzaju spotkaniach. Są orzeczenia sądów najwyższych w tym zakresie, ale dosyć tego. My oczekujemy od ministra pracy konkretnego zapisu. Nie wolno zabezpieczać roszczeń w postaci wekslowej. To nie jest, proszę państwa, błahy problem. To jest bardzo problem poważny, dlatego że jeżeli ktoś, nawet kogo dotknęło osobiście, albo żona wraca, cieszy się, że podpisała umowę z wekslem in blanco, z informacją, że podpisała weksel in blanco, to jest tragedia. To jest tragedia. Jesteśmy narodem coraz mniej odpornym. Ja dzisiaj w takiej rozmowie tajkularowej powiedziałem, że proszę państwa, statystycznie dzisiaj popełni samobójstwo 11 osób w ciągu jednego dnia. Dlaczego my jesteśmy coraz mniej odporni? Dlatego coraz więcej jest problemów. Praca jest istotną częścią, proszę państwa, życia każdego człowieka. Dlatego też to współdziałanie ze Związkiem Zawodowym Państwowej Inspekcji Pracy nabiera nowej formy, nowej dynamiki i rozliczania za konkrety konkretnych ludzi. I może czasami niepopularne jest, podejmując decyzję osobiście o tym, że będziemy badali stany potencjalnie wyzwalające zagrożenie dla życia i zdrowia osób zatrudnionych przy metrze warszawskim, to nie była popularna decyzja. Po co jeszcze Inspekcja Pracy, jeżeli wszyscy wiedzą, że zalało, uciekło ileś tam tysięcy ton ziemi? Nie. Nie można osiągać, proszę państwa, rozwoju poprzez koszt związany z życiem i zdrowiem pracowników. Nawet jeżeli to jest tylko zagrożenie, bo na szczęście nikt nie zginął. To, tak jak powiedziałem, są rozwiązania, które w najbliższym czasie będą nabierały, proszę państwa, nowej dynamiki. Ta współpraca będzie współpracą, gdzie zapewne będą nowe formy oddziaływania, bo często widzimy, że dyskusja, dialog, który musi mieć zawsze miejsce, on nie przybliża nas w sposób oczekiwany do efektów, a życie się toczy. Musimy się, proszę państwa, troszczyć, musimy być solidarni, bo jako społeczeństwo stan naszego zdrowia ulega pogorszeniu. Nie mówi się o stanowiskach pracy, o przystosowaniu stanowisk pracy do nowych sytuacji związanych z pogorszeniem stanu zdrowia. A jeżeli jeszcze, nie daj Bóg, utrzyma się ta tendencja przesuwania aktywności zawodowej, to tak jak powiedziałem na pewnym spotkaniu, moja żona mówi mi wprost: bierzcie się do roboty. A dlaczego? Bo jak będę zasuwała do pracy z tym balkonikiem, to żebym mogła do swojego stanowiska podjechać.
Proszę Państwa, to są nowe wyzwania, które będą przed nami stawiane. Liczę na to, że zawsze ten kontakt Państwowej Inspekcji Pracy z inspektorem pracy wpływa na dwie strony korzystnie. To my możemy kierunkować się i wybierać najbardziej istotne elementy. To ja chciałbym Państwu osobiście podziękować za to, że mamy ten komfort, komfort również oddziaływania na sferę pracodawców związanych z samorządami. Bo już często, to co Pan Przewodniczący był łaskaw zaznaczyć, ja nie nazwę tego, że nie są szanowane opinie prawne Państwowej Inspekcji Pracy, bo opinia jest opinią. Ale ze środkami prawnymi trzeba się liczyć i konsekwencja będzie. Bo wadliwość prawa powinna stanowić i oddziaływać na uchwały podejmowane przez samorządy, nawet jeżeli one zostały podjęte przez najbardziej ważnych ludzi. Nie można łamać prawa, nawet jeżeli ktoś ma tytuł burmistrza, prezydenta. Nie, to nie tędy droga. Będziemy tutaj byli stanowczy i tak jak zawsze Państwa proszę o ten kontakt bezpośredni po to, żebyśmy mogli wyłonić te obszary, które są najistotniejsze, najbardziej dolegliwe. Dziękuję Państwu zawsze za to, że wspieracie nas w tym, że jesteśmy instytucją nie prorządową, ale instytucją podległą parlamentowi. Dziękuję za uwagę.